Radio Wrocław. Rozmowa dnia. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a dziś poseł Grzegorz Schetyna. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się. Dawno pana u nas nie było, unikał pan Wrocławia, Dolnoślązaków, Radia Wrocław? Nie, we Wrocławiu mieszkam, tylko wcześniej to były bardziej moje takie aktywności czy obecności weekendowe, bo bardzo dużo byłem w Warszawie i w Polsce. No, teraz w związku z tym, że jest taki czas wyciszenia politycznego. To postanowił pan wpaść na Karkonoską. A przyjąłem zaproszenie pana redaktora i obiecuję, że jeżeli będą zaproszenia się powtarzać, to będę starał się w miarę możliwości obecności tu we Wrocławiu przyjmować, bo jednak ja wierzę w radio mówione, w rozmowę, która powinna być w radiu bezpośrednia, a nie zdalna. W takim razie, co właściwie wynika i może wynikać ze spotkania Borysa Budki z Jarosławem Gowinem? Chciałbym, żeby to był przełom polityczny, przełom, który mógłby doprowadzić do porozumienia klasy politycznej, które powinno dotyczyć wyborów. Było tak kiedyś w Polsce, że te najważniejsze sprawy były wyłączone z partyjnej rywalizacji i z politycznego sporu. Czymś takim jest termin wyborów, szczególnie w czasie pandemii, której świat przez ostatnie dziesięciolecia nie przeżywał. I uważam, że to wypadałoby, mam nadzieję taką, że rozmowa Gowin-Budka jest szansą na zbudowanie takiego porozumienia. To znaczy, że cała klasa polityczna ustala, jak powinien wyglądać i jak będzie wyglądał kalendarz wyborczy. A widziałby pan szansę na współpracę z panem Gowinem na przykład w kontekście zmiany konstytucji i odsunięcia prawicy od rządzenia? To jest niemożliwe. I zmiana konstytucji, mówiłem zresztą o tym, od razu, ona nie wchodzi w grę. My musimy zastanowić się, jak... Nie jestem zwolennikiem, może nawet powiem wprost, jestem przeciwnikiem, żeby zmieniać konstytucję pod konkretne oczekiwania polityczne, czy nawet wyborcze. Uważam, że konstytucja musi być ramą i podstawą, w której wszyscy jesteśmy funkcjonować i my musimy przystosowywać się do jej nakazów, a nie zmieniać ją wtedy, kiedy potrzebujemy uelastycznić prawo i ustawę zasadniczą. Uważam, że ta rozmowa jest szansą. Czy ona przyniesie porozumienie najpierw opozycji i części Zjednoczonej Prawicy, a potem ustali taki dobry kalendarz, bezpieczny kalendarz dla nas wszystkich, w których będziemy mieli pewność, że wybory są bezpieczne, ale też są powszechne, tajne, równe, bezpośrednie. Czy to jest możliwe? Zobaczymy. To kwestia najbliższych dni, tygodni. A Jarosław Gowin jest człowiekiem godnym zaufania, gdy na przykład mówi o mniejszościowym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj takie słowa padły? Ale mówił to w kontekście bardzo jednoznacznym. To znaczy, jeżeli porozumienie, jego partia, posłowie jego partii opuszczają ten rząd, opuszczają tę koalicję, to rząd jest mniejszościowy. To jasne. To tak rozumiem. To rozumiem, co powiedział. Rząd mniejszościowy przy takich emocjach w Polsce, w każdej sytuacji, ma bardzo małe szanse na funkcjonowanie. Są oczywiście takie demokracje, w których takie rządy mniejszościowe dają sobie radę i potrafią podejmować trudne decyzje, ale to uważam, że w Polsce będzie bardzo, bardzo ciężkie, szczególnie, że przy tej pandemii jest to, będzie bardzo, bardzo trudne, żeby to zrobić. To dla dobra Polski i ponad polityczne podziały wolałby pan, żeby do takiej sytuacji właśnie nie doszło? Ja uważam, że powinniśmy przesunąć wybory. Wybory nie powinny odbyć się w maju. I uważam, że to jest przesłanie, które jest najważniejsze. I jak widzę, jak Jarosław Kaczyński, czy tak jak wczoraj prezydent Duda, prą do tych wyborów, znaczy zamykając oczy i uszy i nie słysząc żadnych argumentów lekarzy, epidemiologów, którzy uważają i wiedzą, pokazując konkretne przykłady, jak na przykład ostatnio Bawarii, jakim zagrożeniem są takie wybory w tym czasie, w szczycie, czy nawet przed szczytem pandemii, bo ciągle jesteśmy przed nim, to uważam, że politycy powinni pójść po rozum do głowy i powiedzieć stop, bierzmy pod uwagę kwestię zdrowia, życia, przesuńmy te wybory na czas, który wspólnie ustalimy. Gdybyśmy przesunęli wybory na przykład o 2 lata, to wyobraża pan sobie, że mógłby w nich wystartować Donald Tusk? To jest niemożliwe oczywiście. 2 lata, no to możemy o 20 lat przesunąć, czy o 30. Jakie to ma znaczenie? My nie możemy mówić o political fiction, o scenariuszach, które są fantazją polityczną.
ponieważ my nie chcemy, nie możemy przedłużać kadencji prezydenta. My możemy przesunąć wybory ze względu na pandemię i zagrożenie zdrowia i życia. O ile? I możemy mówić o terminach jesiennych, możemy mówić o terminach zimowych, możemy mówić o terminach wiosennych. To, co jest o wyciągnięcie ręki, ale co jest w politycznej wyobraźni. A 2 lata, no to jest po prostu polityczny kosmos i to trudno sobie wyobrazić, że będziemy dzisiaj pisać scenariusze na za 2,5 roku. Czyli premier Gowin proponuje kosmos. On proponował, proszę, przypomnę panu redaktorowi to, że on mówił o rocznym przesunięciu. Później po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim przeszedł na wariant 2-letni. 2 lat przesunięcia, co jest oczywiście absurdalne, ale wymuszone przez Kaczyńskiego i na to absolutnie nikt się w Polsce nie zgodzi. Ja myślę, że termin kilku miesięcy do roku jest możliwy. Jest pytanie o polityczną wolę, bo my ten problem stanie znowu przed polską klasą polityczną. On znowu wróci, kiedy wzrosną, nie chciałbym tego, ale boję się, że jeżeli wzrośnie znowu liczba zachorowań, to znowu ten temat wróci do politycznej debaty. Jak pan ocenia działalność pani marszałek Kidawy-Błońskiej? Czy ten bojkot w ostatnich tygodniach to był błąd? To była sytuacja w jej deklaracji, że wzywa do bojkotu, to znaczy do bojkotu wyborów, które miały się odbyć, były zapowiedziane na 10 maja i tak naprawdę można dzisiaj już powiedzieć, że tych wyborów 10 maja na pewno nie będzie. Ale mogą być tydzień później albo 2. Ale w tym sensie to Małgorzata Kidawa-Błońska miała rację, bo powiedziała jako pierwsza, że nie powinno być, nie może być wyborów 10 maja. Czy będą później, to tego nie wiemy, prawda? Możemy kalkulować, ale na pewno już nie będzie 10 maja. Dzisiaj nie wiemy, na jakiej zasadzie one mają przebiegać, kto je ma organizować. Wiemy, że już nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko minister Sasin, ministerstwo i poczta. Za dużo jest niewiadomych, więc ten apel o to, żeby nie robić tych wyborów nieprzygotowanych, niezorganizowanych, które grożą zdrowiu i życiu, pozostaje aktualny i to jest apel Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A jeśli w takim razie wybory będą w maju, nie określam kiedy, to pani marszałek Kidawa-Błońska weźmie w nich udział czy nie? Tak, mi się wydaje, że to w każdej sytuacji jest poza kwestią. Jej kandydatura jest kandydaturą Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i tu się nic nie zmienia. Musi zmienić się termin tych wyborów, bo musimy gwarantować bezpieczeństwo, zdrowie i życie tych, którzy będą w tych wyborach głosować. Czy bezpośrednio, czy korespondencyjnie, to jest drugorzędne, ale tych wyborów nie może być dzisiaj, tu i teraz, bo po prostu to jest wielkie zagrożenie dla nas wszystkich, dla tych, którzy będą chcieli głosować. A potrafiłby pan wymienić chociaż na przykład, nie wiem, 3 najważniejsze punkty programu pani marszałek? To jest, mówi pan o programie wyborczym, prezydenckim. Tak, no to jest program oczywiście ten, który ona przedstawiała. On jest programem Koalicji Obywatelskiej, który tak naprawdę jest przeniesiony do tych wyborów. Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze dzisiaj, to ten program musimy przełożyć przez skutki pandemii i wszystkiego tego, co będzie wynikać z pandemii, z epidemii. Ale konkretnie, panie przewodniczący, wejdę w słowo. Słuchają nas potencjalni wyborcy, między innymi Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj to jest najważniejsze. Uważam, że to jest wsparcie dla polskiej gospodarki, dla polskiego biznesu. To jest ratowanie miejsc pracy. To jest plan Marshalla dla polskich przedsiębiorstw, to znaczy, żeby ratować miejsca pracy. To jest to, co robili, czy robią bardzo w błyskawiczny sposób Niemcy, żeby pomóc ulżyć niemieckiej gospodarce. I to jest, dzisiaj to są pieniądze, to są dziesiątki miliardów złotych, które muszą być błyskawicznie przez linie kredytowe wpisane do polskiego biznesu, do polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców. I to jest punkt numer 1. 2 to jest moim zdaniem wsparcie, to musi być wsparcie dla samorządów, bo dzisiaj samorządy są na pierwszej linii podejmowania decyzji władzy lokalnej, która musi zagwarantować bezpieczeństwo nas wszystkich. I to jest kwestia druga, to znaczy finansowa stabilność samorządów, które ze względu na ograniczone podatki, przede wszystkim i PIT, przecież i CIT, będą miały wielkie luki w budżecie. I trzecia kwestia, uważam, to, co musi być powiedziane i to, co mówiła pani Małgorzata Kidawa-Błońska,
to jest kwestia zbliżającej się suszy, która w lecie będzie ogromnym złym efektem będzie wpływać na polską gospodarkę. To znaczy uderzenie, wielkie uderzenie suszy i skutki, które będą z niej wynikać, będą wpływać na sytuację na polskiej wsi, polskiego rolnictwa i co za tym idzie, wielkim wzrostem cen. I to do tego też musi budżet państwa przez aktywność prezydencką i przez pomysły prezydenta przedstawione w kampanii być przygotowanym. A nie żałuje pan wyboru, pani marszałek, na kandydatkę o urząd prezydenta? Dziś podjąłby pan tę samą decyzję? Wie pan, to była decyzja konwencji Platformy Obywatelskiej, która wskazała z dużą przewagą marszałek Kidawę-Błońską. Przypomnę, że jej konkurentem wtedy był prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. I to była otwarta rywalizacja w bardzo dobry sposób z taką wielką klasą prowadzona. Taka była decyzja ludzi Platformy Obywatelskiej i ja ją absolutnie szanuję. Uważam, że na czas po pandemii, po tym trudnym czasie Małgorzata Kidawa będzie bardzo dobrym prezydentem, bo będziemy potrzebowali znalezienia drogi wyjścia z tego kryzysu, nie tylko finansowego, ale także takiego emocjonalnego, zapaści, która jest nieuchronna i przez którą wszystkie kraje w Europie będą przechodzić. I dlatego uważam, że dzisiaj, jutro Małgorzata Kidawa-Błońska jest najlepszym kandydatem na prezydenta. Kandydaci Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że nie można odpuszczać tych wyborów i jednoznacznie deklarują, że stają do walki. Nie obawia się pan, że część wyborców ostatecznie wybierze właśnie któryś z tych nazwisk? No bo wy przez wiele tygodni w zasadzie powiedzieliście, że bojkot i tyle, nie interesuje was to. Tak, dlatego tylko jak można brać udział w wyborach, które nie wiadomo kto będzie organizował, nie wiadomo na jakiej zasadzie będą prowadzone. Jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję, to znaczy, że nie chce mówić prawdy swoim wyborcom, że chce narażać ich życie i zdrowie. I to uważam, że jest dzisiaj nie na miejscu. Ja jestem zwolennikiem integracji opozycji. Uważam, że wszyscy kandydaci opozycji demokratycznej, wszystkie partie parlamentarnej i pozaparlamentarnej, demokratycznej opozycji powinni współpracować i powinni podjąć decyzję jednoznaczną tutaj w tej kwestii. Te wybory w maju nie powinny się odbyć i uważam, że każdy, kto będzie chciał kandydować, jeżeli będą dalej plany na odbycie ich, uważam, że będzie robił wielką szkodę polskiej demokracji. My musimy zrobić wszystko, żeby te wybory przesunąć z maja na późniejszy termin. Pan w tej chwili się schował w Platformie Obywatelskiej i wyczekuje swojego momentu, czy to jest już trochę taka polityczna, no nie powiem, no chyba emerytura? Nie, no tak źle nie jest, wie pan, ja się nie czuję emerytem. Jestem, wie pan, no jest taka a nie inna sytuacja, jest Borys Budka przewodniczącym, Platforma jest partią dobrym przewodniczącym? Demokratyczną. Tak, no mam bardzo trudną sytuację, bo musi dzisiaj podejmować, przygotowywać decyzje, które są podejmowane w bardzo trudnym czasie. Wspiera go pan? Może liczyć Borys Budka na jego wsparcie? Rozmawiamy, oczywiście, że tak. Ja uważam, że to jest najważniejsze, że jest siła i wartość Platformy Obywatelskiej, dlatego że to jest największa partia opozycyjna i ona musi mieć inicjatywę, dobrą inicjatywę polityczną, ale też dobrze integrować opozycję, pozostałe partie opozycyjne. I to jest rola dzisiaj Borysa Budki. Trzymam kciuki i wspieram go w tych wyzwaniach. Pan premier Donald Tusk też was wspiera? No tak, jest szefem EPP, Europejskiej Partii Ludowej. Na pewno funkcjonuje w Brukseli. Dzisiaj to jest wyzwanie dla wszystkich partii, tych chadeckich partii liberalno-konserwatywnych w Europie. Jak poradzić sobie z pandemią, jak przygotować się do politycznych wyzwań. Co w najbliższych dniach, tygodniach? To już na koniec. No, pan, to myślę, że jednak dojdzie do jakiegoś przewrotu? Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy dobrze przygotowali się do tego szczytu, który jest przed nami, jak zapowiadają epidemiolodzy. To znaczy, że jak wspierać ochronę zdrowia, jak wspierać lekarzy. A politycznie coś się zmieni? A politycznie musimy przygotować jeden wielki pomysł, ideę skutecznego przesunięcia tych wyborów najlepiej na przyszły rok.
powiedział były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który był gościem Rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.